Cześć. No, idziemy do szklarni. Zaraz podłączę kamerkę, żeby nagrywała rozwijanie się kwiatu tego bananka. Musa acuminata variegata. Widać stąd, jak wychodzi pąk kwiatowy z pieńka. Zaraz wejdę po drabinie z bliska, zobaczymy jak to wygląda. A Musa acuminata variegata już kwitnie u mnie drugi raz. Wcześniej zakwitł matecznik tego egzemplarza, ale matecznik był trochę był słabszy trochę od tego, dlatego że rozdzielniczce wcześniej był wykopany z gruntu i wsadzony do doniczki. No i podczas zimowania jakoś zaczął kwitnąć tutaj w szklarni. Wytworzył jakieś owoce. Pamiętam, że chyba na filmiku którymś zdaje się, że albo nie, nawet chyba nie nagrywałem tego. Próbowałem jak smakuje, ale owoce były bardzo małe. I nic tam nie było do ugryzienia. Ale tutaj zobaczmy, jak ładnie jest wybarwiony ten banan. Ten mały listek i pąk kwiatowy. No taki nie za duży ten pąk w porównaniu do innych bananów, ale zobaczymy, co z tego wyrośnie. Dobra, kamerka podłączona. Już się wszystko nagrywa. Nie wiem, czy mówiłem, jest 28 października. Piękne kolorki. Całe łodygi są wybarwione. Nawet pieniek do samego dołu jest wybarwiony. Tak wygląda ten pień. A jest to już, jak mówiłem, odrost od mojego pierwszego egzemplarza, jakiego miałem. Dobra, na razie.